Słowotok na Planecie FM. Zaprasza Jaremaja Jamrożek. Jaremaja Jamrożek, witam Was bardzo serdecznie. Zaczynamy Słowotok. Dzisiaj w Słowotoku mamy coś dla młodych fanów kina. Przyznam, że nigdy nie byłem fanem lektur. Podejrzewam, że wielu młodych ludzi ma takie podejście do książek co ja. Do kin wchodzi właśnie film Baczyński. To film poetycko-biograficzny, który wymyka się znanemu dotychczas podziałowi na gatunki, kanonowi postrzegania dzieł filmowych. Zagadkowy i wieloznaczny jak poezja i życie Krzysztofa Kamila Baczyńskiego. Czy to kolejna sfilmowana lektura? Twórcy zapewniają, że nie taki mieli plan. W lekturach ja w tej chwili nie jestem biegły, ale chyba tam Elegia o chłopcu polskim, jeszcze ze dwa jakieś wierszyki, wiersze Baczyńskiego, natomiast w filmie mamy kilkanaście wierszy i nie tych. I Baczyński napisał ponad 500 czy około 500 wierszy. A myślę, że to, co ciekawsze i co jest błędem tego programu szkolnego, że za mało się zachęca do zapoznania z poezją Baczyńskiego również przez jego historię. Mało kto zna jego na tyle dobrze jego życiorys, prawda? Wszyscy kojarzą to, no był młody poeta, zapowiadał się świetnie i zginął w powstaniu. Natomiast jak spojrzeć na to tak bliżej, to jest to hollywoodzka historia, prawda? Wielkiej miłości, wielkiej tragedii, wielkiego startu w życie, w twórczość i głupia kula snajpera. Baczyński jest pierwszą filmową próbą odpowiedzi na pytania dotyczące Krzysztofa Kamila Baczyńskiego. Jakim był człowiekiem, ile w jego życiu znaczyła miłość, wyobcowanie, wojna i okupacja. Zapowiada się naprawdę fajnie. I o tym dzisiaj w Słowotoku zaczynamy. Niezła sztuka w Słowotoku na Planecie FM. Ze mną już goście, Mela Koteluk, Kordian Piwowarski i Stanisław Szymański. Witam Was bardzo serdecznie. Dzień dobry. Witamy. Dzień dobry, witamy. Czyli twórcy filmu Baczyński. Czytaliście szkolne lektury? Wyrywkowo, tak, wyrywkowo. Wyrywkowo, czyli nie wszystkie. Jest coś takiego w naturze człowieka, że kiedy mu się każe czytać, to on tego unika, ale fajny jest moment, kiedy sam sięga po książki. I to się nie zmieniło przez ostatnie wiele, wiele lat. Jak przekonać młodych ludzi, żeby poszli na film Baczyński? Ja myślę, że Baczyński może trafić do młodzieży, do młodych ludzi, ponieważ on nie pisał wprost o swojej epoce i młodzi mogą się na takim poziomie emocjonalnym odnaleźć w jego poezji. Ale to lektura. To, co proponuje Baczyński, to są lektury. Lektury są straszne. O to może pan Stanisław. No nie do końca, ponieważ w lekturach ja w tej chwili nie jestem biegły, ale chyba tam Elegia o chłopcu polskim, jeszcze ze dwa jakieś wierszyki, wiersze Baczyńskiego, natomiast w filmie mamy kilkanaście wierszy i nie tych. I Baczyński napisał ponad 500 czy około 500 wierszy. A myślę, że to, co ciekawsze i co jest błędem tego programu szkolnego, że za mało się zachęca do zapoznania z poezją Baczyńskiego również przez jego historię. Mało kto zna jego na tyle dobrze jego życiorys, prawda? Wszyscy kojarzą to, no był młody poeta, zapowiadał się świetnie i zginął w powstaniu. Natomiast jak spojrzeć na to tak bliżej, to jest to hollywoodzka historia, prawda? Wielkiej miłości, wielkiej tragedii, wielkiego startu w życie, w twórczość i głupia kula snajpera. No jeszcze wracając do tych lektur, ja myślę, że to, o czym mówisz, to jest związane też z tym, że wielu z nas, ludzie po 30 specyficznie wychowali się jeszcze w czasach komuny, przynajmniej w dzieciństwo spędzili, gdzie edukacja kojarzyła się z pewnym zakłamaniem. W związku z tym lektury być może były też kojarzone z czymś, co jest nawrzucane i jest jakby, jest jakimś kłamstwem. Mi się wydaje, że w naszych czasach, kiedy żyjemy już w pełnej wolności, kiedy wszystko wiadomo, wszystko jest jawne, temat tego, że lektury są czymś, co trzeba unikać, jakby jest już nieaktualny i tym bardziej wydaje mi się, że w tych czasach, kiedy właśnie sztuka obecnie obnaża, głównie zajmuje się obnażaniem jakichś dziwnych aspektów ludzkiej historii, różnych bohaterów narodowych, mi się wydaje, że właśnie wręcz przeciwnie, trzeba troszkę odbudowywać kulturę naszą, pokazywać rzeczy wartościowe i pokazywać, że niekoniecznie one są właśnie nudne, czy jakieś takie zniechęcające, ponieważ kojarzą nam się ze szkołą. Pomóżcie mi w takim razie, czy traktować film Baczyński
jako obowiązek szkolny dla uczniów, pójdą całe szkoły, czy traktować to jako hollywoodzką opowieść z tym naszym polskim takim patriotycznym zrywem, to coś co lubimy, no jednak mimo wszystko taką, nie wiem, jak Amerykanie robią filmy o swoim patriotyzmie, to wszyscy płaczą. I nie wstydzą się tego, nie wstydzą się emocji, nie wstydzą się uczuć żadnych. Amerykańską flagę jest lud. I bardzo dużo uwagi poświęcają swojej kulturze, a mimo że tam chyba nie ma Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, poświęcają właśnie swojej historii, swoim postaciom wielkim z historii sztuki, z historii polityki. Ja ci powiem tak, że jak ja przyszedłem do producenci przyszli do mnie z projektem, ale jakby z moją odpowiedzią był pomysł na formę, ja im powiedziałem, słuchajcie, ja chcę, żeby to taki poetycki trip, żeby to była podróż, pewien rodzaj takiego, takiej poetyckiej podróży poprzez życie, poprzez poezję. To nie miała być żadna laurka, żadny jakby taki wykład naukowy o Baczyńskim. Że Baczyński wielkim poetą był. Nie, ani też żadne publicystyczne podejście, które miałoby właśnie obnażyć jego jakieś dziwne skłonności, bo tutaj widzę, że bardzo często zdarzają się takie argumenty, że przez to, że Baczyński był taką ikoną gejowskiej Warszawy, no to wielu z ludzi mówi, no ale to może on też był gejem. No niestety, proszę państwa, wiem, że dla naszej obyczajowości by to było bardzo na miejscu, żeby właśnie coś takiego powiedzieć, ale to niestety tak nie jest. To są tylko jakieś domniemania, jakieś dziwne sugestie. W związku z tym ja zapraszam wszystkich na ten film, żebyście się przekonali, że to nie jest jakiś wykład naukowy, jest to ciekawa forma, inna niż spotykana, rzadko spotykana w polskim kinie, chociażby z tego względu warto ten film zobaczyć. A moimi i waszymi gośćmi Mela Koteluk, Kordian Piwowarski, Stanisław Szymański, twórcy filmu Baczyński. Dzisiaj w Słowotoku mamy coś dla młodych fanów kina. Nigdy nie byłem fanem lektur. Podejrzewam, że wielu młodych ludzi ma takie podejście do książek co ja. Do kin wchodzi właśnie film Baczyński. To film poetycko-biograficzny, który wymyka się znanemu dotychczas podziałowi na gatunki, kanonowi postrzegania dzieł filmowych. Zagadkowy i wieloznaczny jak poezja i życie Krzysztofa Kamila Baczyńskiego. Czy to kolejna sfilmowana lektura? Twórcy zapewniają, że nie taki mieli plan. Do tej rozmowy wrócimy już za chwilę. Newsy w Słowotoku na Planecie FM. Nowa technologia na warszawskich ulicach, w Alejach Jerozolimskich i na Wybrzeżu Kościuszkowskim zamontowano system sterowania oświetleniem za pomocą GSM. ZDM Magdalena Gałecka. Nie opuszczając swojego stanowiska pracy, możemy zmniejszać, zwiększać natężenie oświetlenia. Możemy zapalać, zgaszać oświetlenie i generuje to po prostu mniejsze koszty. Jakie dokładnie oszczędności? ZDM jeszcze nie wie, ale liczy, że jak system się sprawdzi, obejmie nim resztę ulic. Newsy w Słowotoku na Planecie FM. A moimi i waszymi gośćmi Mela Koteluk, Kordian Piwowarski, Stanisław Szymański, twórcy filmu Baczyński. Dzisiaj w Słowotoku mamy coś dla młodych fanów kina. Nigdy nie byłem fanem lektur. Podejrzewam, że wielu młodych ludzi ma takie podejście do książek co ja. Do kin wchodzi właśnie film Baczyński. To film poetycko-biograficzny, który wymyka się znanemu dotychczas podziałowi na gatunki, kanonowi postrzegania dzieł filmowych. Zagadkowy i wieloznaczny jak poezja i życie Krzysztofa Kamila Baczyńskiego. Czy to kolejna sfilmowana lektura? Twórcy zapewniają, że nie taki mieli plan. Wracamy do rozmowy. Pokazujesz Baczyńskiego w inny sposób niż znamy to z książek, z lektur. Właśnie bardzo, bardzo mnie osobiście spodobało się to w filmie, że nie ma ocen, nie ma narzucania interpretacji. Pozostawia się przestrzeń widzowi na własne interpretacje i to jest bardzo, moim zdaniem to jest taki szacunek do widza. I to tak podobnie jest z muzyką też, ja mogę się jako muzyk wypowiedzieć w tym temacie, że naprawdę warto zostawić przestrzeń odbiorcy na własne przemyślenia. Na przyjęcie. Tak, ja właśnie chciałbym tutaj jako przykładu użyć Meli Koteluk i Czesława, bo oni zobaczyli film, czego właśnie fragmenty i na tej podstawie zdecydowali się wejść w ten projekt. To już był końcowy etap, kiedy film już był zmontowany. I właśnie to pokazuje, że ich zaciekawiło co? Że nie weszli w projekt to, że robimy sobie taki czy inny film. Zobaczyli coś, co właśnie było jakieś świeże. To, że właśnie dajemy pole do interpretacji młodym ludziom, nie zawodowym aktorom, którzy czytają wiersze w sposób przygotowany w akademiach teatralnych. Tu też czasem padają zarzuty, że to są takie dziwne interpretacje, ale one są szczere, one są indywidualne, one są bardzo oryginalne, a przede wszystkim są emocjonalne. Wynikają, prawda, z takiego rozumienia, jakie ci młodzi ludzie mają do tych wierszy. Myśmy z Czesławem zupełnie niezależnie od siebie w momencie otrzymania propozycji od producentów i twórców filmu, myśmy zostali zaintrygowani.
Absolutnie. I byliśmy zupełnie przejęci tym, co zobaczyliśmy. I obydwoje jesteśmy zdania, że poezja nie opiera się na algorytmach. Nie trzeba tego tłumaczyć. To jest taka tendencja w szkołach właśnie, że poezja się tłumaczy do ostatniego słowa. Są podejmowane takie próby i jest to tak naprawdę jest bardzo zgubne. No dobra. Moim zdaniem. Jest jeszcze miejsce na to, żeby pokazać drugą wojnę, żeby trochę mieliśmy już i filmów, i seriali, tej trochę martyrologii, i tego zrywu patriotycznego, polskiego. No, była jakaś taki moment, kiedy pomyśleliśmy sobie, no przecież, wojna była 70-80 lat temu, może już czas iść do przodu, po co do tego wracać? Znaczy, trzeba zacząć od tego, że ten film jest zupełnie inny od tych wszystkich filmów historycznych, co się teraz pojawiają, bo tamte filmy mają takie ambicje epickie, to są takie obrazy epickie, gdzie właśnie latają samoloty komputerowe, jest w ogóle duża zadyma i jakby kładzony jest nacisk na ten rozmach. Nasz film jest filmem poetyckim, filmem, który się koncentruje na człowieku, na jego przeżyciach wewnętrznych. Wojna jest praktycznie nie pokazana w tym filmie, ona istnieje, chcieliśmy pokazać wojnę poprzez ofiary, nie poprzez wrogów i właśnie pokazywać, że Niemcy tacy źli, a Ruscy też tacy źli. Nie, pokazaliśmy ofiary, czyli ludzi, którzy są wrzuceni w ten kocioł wojny i próbują sobie z tym jakoś intymnie poradzić. Czyli to nie jest raczej film o wojnie, to jest film o człowieku w momencie kryzysu społecznego, który próbuje sobie odnaleźć jakieś wyjście, w tym wypadku poprzez poezję. A moimi i waszymi gośćmi Mela Koteluk, Kordian Piwowarski, Stanisław Szymański, twórcy filmu Baczyński. Dzisiaj w Słowotoku mamy coś dla młodych fanów kina. Nigdy nie byłem fanem lektur. Podejrzewam, że wielu młodych ludzi ma takie podejście do książek co ja. Do kin wchodzi właśnie film Baczyński. To film poetycko-biograficzny, który wymyka się znanemu dotychczas podziałowi na gatunki, kanonowi postrzegania dzieł filmowych. Zagadkowy i wieloznaczny jak poezja i życie Krzysztofa Kamila Baczyńskiego. Czy to kolejna sfilmowana lektura? Twórcy zapewniają, że nie taki mieli plan. Do tej rozmowy wrócimy już za chwilę. Newsy w Słowotoku na Planecie FM. Do podwarszawskiego Legionowa pojedzie mniej SKM-ek. Wspólny bilet udało się uratować, ale gdzieś trzeba było zaoszczędzić. Mniej pociągów będzie jeździło w weekendy i święta. ZTM Igor Krajnow. Zostanie zawieszone kursowanie linii S9. W zamian linia S3 będzie wydłużona właśnie w te dni wolne od pracy we wszystkich kursach, jeśli to oczywiście będą takie możliwości techniczne, do przystanku Legionowo-Piaski. Nie wiadomo jeszcze, kiedy w życie wejdzie okrojony rozkład jazdy. Newsy w Słowotoku na Planecie FM. A moimi i waszymi gośćmi Mela Koteluk, Kordian Piwowarski, Stanisław Szymański, twórcy filmu Baczyński. Dzisiaj w Słowotoku mamy coś dla młodych fanów kina. Nigdy nie byłem fanem lektur. Podejrzewam, że wielu młodych ludzi ma takie podejście do książek co ja. Do kin wchodzi właśnie film Baczyński. To film poetycko-biograficzny, który wymyka się znanemu dotychczas podziałowi na gatunki, kanonowi postrzegania dzieł filmowych. Zagadkowy i wieloznaczny jak poezja i życie Krzysztofa Kamila Baczyńskiego. Czy to kolejna sfilmowana lektura? Twórcy zapewniają, że nie taki mieli plan. Wracamy do rozmowy. Co ja znajdę tam dla siebie? Jako osoba, która też trochę była na bakier z lekturami, jako osoba, która nie potrafi interpretować poezji, no jakoś mnie szkoła jeszcze tego nie nauczyła. No i też jesteśmy takim pokoleniem, że no kto w dzisiejszych czasach czyta poezję? Ja tylko króciutko powiem. Mi się wydaje, że zabawne jest właśnie to, że często krytycy mówią, że w tym filmie nie ma nic nowego. No ale na przykład ty mówisz, że nic nie wiesz na ten temat. No mi się wydaje, że dowiesz się wielu różnych rzeczy. Dowiesz się chociażby... właśnie dlaczego Krzysztof zaczął pisać takie rzeczy, jakie zaczął pisać. Dowiesz się coś więcej o jego pochodzeniu, dowiesz się czegoś więcej o jego śmierci, o tym, że on tą śmierć przewidywał i tak dalej. Mi się wydaje, że dla ludzi, którzy nic nie wiedzą na ten temat, to ten film wnosi bardzo wiele. A dla ludzi, którzy coś wiedzą, to jest to będzie taka przyjemna w miarę możliwość rozszyfrowywania tego filmu, jeżeli znacie troszeczkę historię Krzysztofa Kamila Baczyńskiego. Ja powiedziałbym tak, że ten film, jak każdy film, prawda, ma pobudzać pewne emocje. Film, który nie wzrusza, nie straszy, nie bawi, no to jest nieudanym filmem. Ten film ma generalnie wzruszać. Ma budzić te emocje, prawda? I takie są mniej więcej wrażenia większości ludzi, którzy wychodzą z tego filmu, że są wzruszeni. Wzruszeni są i częstym elementem, który powtarzany jest przez właśnie tych odbiorców, to jest to, że chcą
coś więcej się, czegoś więcej się dowiedzieć o Baczyńskim, czegoś więcej, często kto mówi, no chętnie bym teraz poczytał, nie? W szkole się nie chciało tego czytać, ale rzuciłbym ogień na to, bo to jednak, no, jakieś wzruszenie było i to jest, myślę, główna wartość, która się udała, bo to większość widowni tak reaguje. Oczywiście nie wszyscy, bo jedni taką poezję lubią, inni inną, inni w ogóle jej nie lubią, prawda? Myślę, że tutaj coś się udało, no, że patrząc na przekrój, jaki mamy z tej widowni, to ona generalnie wychodzi wzruszona. To jest taki moment połknięcia bakcyla właśnie, to absolutnie tak. Moja znajoma powiedziała mi właśnie, że ten film ma wysoki czynnik ludzki, że to ją zafascynowało. To jest bardzo piękna wartość. A jeżeli mówimy o emocjach, to co uważam się udało, tu nie powinienem może chwalić reżysera, bo żeby nie... Zaszkodziło mu to w żaden sposób, ale udało się uzyskać w tym filmie wiarygodność. Ten film jest wiarygodny, zarówno w pokazaniu obrazu tamtych czasów, w pokazaniu postaci, które są wiarygodne i w pokazaniu właśnie szczerości tej poezji, szczerości tego, bo poezja jest narratorem filmu de facto, prawda? Ona sprawia szczerość tego przekazu, prawda? Nie mamy tu do czynienia z przygotowaną akademią ku czci, tylko z takim głosem młodych ludzi, bo to młodzi ludzie robili ten film w tej sprawie. Mhm. No, znaleźli tutaj coś, jakąś pasję i myślę, że to jest zarówno godne podziwu, jak i efekt. Się wart zobaczenia. To na koniec tylko zapytam, to jest pomnik Krzysztofa Kamila Baczyńskiego, czy to było jakieś, czy było ciężko uczłowieczyć wielkiego poetę? Jest bardzo zabawne, że wszyscy tak widzą go na tym pomniku i on także tak skacze, raz jest na pomniku, raz mówią, że go zdjęliśmy, nie mówią, że go postawiliśmy na pomniku, czyli jakby Baczyński nie ma nic innego do roboty, tylko tak skakiwać jak taki parkurowiec. I z powrotem. Nie, proszę państwa, nie. Ciekawostka też taka, nie ma żadnego pomnika, już mówimy o pomnikach, to nie ma pomnika Krzysztofa Kamila Baczyńskiego. Jest parę tablic w Warszawie, które zaznaczają jego miejsca związane z jego życiem i no słuchajcie, ten film jest zrobiony, to jest film o młodym człowieku, który okazał się geniuszem, ale był wrzucony w straszny czas i miał takie inne wybory. My mamy teraz inne wybory. Miejmy nadzieję, że nie będziemy musieli podejmować takich wyborów jak Krzysztof Kamil Baczyński nigdy, ale nigdy też tego nie wiadomo. Więc a ja was zapraszam w takim razie do kin. Baczyński, już do zobaczenia. Stanisław Szymański, Kordian Piwowarski, Mela Koteluk, moimi waszymi gośćmi. Dziękuję wam bardzo. Dziękujemy. Dziękujemy. Dzisiaj w Słowotoku mieliśmy coś dla młodych fanów kina. Przyznam, że nigdy nie byłem fanem lektur. Podejrzewam, że wielu młodych ludzi ma takie podejście do książek, co ja. Do kin właśnie wchodzi film Baczyński. To film poetycko-biograficzny, który wymyka się znanemu dotychczas podziałowi na gatunki, kanonowi postrzegania dzieł filmowych. Zagadkowy i wieloznaczny jak poezja i życie Krzysztofa Kamila Baczyńskiego. Czy to kolejna sfilmowana lektura? Twórcy zapewniają, że nie taki mieli plan. Baczyński jest pierwszą filmową próbą odpowiedzi na pytania dotyczące Krzysztofa Kamila Baczyńskiego. Jakim był człowiekiem, ile w jego życiu znaczyła miłość, wyobcowanie, wojna i okupacja. Zapowiada się naprawdę fajnie. Pamiętajcie o tym, że Słowotok jest na Facebooku. Jeżeli chcecie, aby pojawił się u nas jakiś temat, dajcie nam znać na naszej stronie na Facebooku. Słowotok na Planecie FM.